Cześć, witajcie. Ja jestem chudy i mam tutaj dziwną sprawę, ponieważ jak wiecie, ostatnio chyba graliśmy dwa mecze nawet, czy tam ileś w odcinku. Dzisiaj powinno być okno transferowe i tutaj mam do was w sumie takie pytanie. Nie no, chyba jednak tego pytania nie będzie, zrobię co będę chciał. Ale tak, zapisywałem ostatnio karierę, nawet data zapisu jest 8 lipca, wtedy co pojawił się odcinek. I nie wiem czemu coś mi się tutaj nie zapisało. Dlaczego? Dlatego, że mamy mecz z Romą. Tak, mamy mecz z Romą, nie wiem czemu. Ale tak, tutaj chciałem was zapytać, czy spróbować jeszcze raz grać ten mecz. Czy też może... A właśnie, przed meczem z Romą chyba sobie zapisywałem. Czyżbym nie zapisał po meczu z Romą, czy... Czy może jednak... To się coś nie zapisało. Nie mam pojęcia, co się stało. Sam byłem zdziwiony teraz, jak w tą karierę weszłem. To tak, taki dziwny początek, bez entuzjazmu, taki zaskoczenia, trochę zaskoczonym głosem gadam, ale dobra. W takim razie chyba nie zadam wam tego pytania, po prostu mecz z Romą przesymuluję. Co będzie, to będzie. Przegrali, no, zremisowaliśmy ten mecz. I tak z Ligi Mistrzów nie wyszliśmy, tutaj raczej przegramy, tak więc nie ma znaczenia, co będzie. Po prostu patrzymy, co, no nie, przewijamy, co będzie. No 3-0 dostajemy, więc to bez różnicy w sumie. Nie wyszliśmy z Ligi Mistrzów. Tak, było po prostu 11 milionów dostaliśmy. Czy byśmy wyszli z Ligi Mistrzów jednak? Znaczy z grupy? Nie, nie wyszliśmy. Dobra. Nie będziemy oszukiwać, nie będziemy próbować jeszcze raz, nie będziemy grali tego raz jeszcze. Tak mi się wydaje, że to ostatnio grałem. Było na nagraniu, no nie? Zaraz sobie obejrzę ten odcinek, chwila. Tak, graliśmy na 100% z Romą. Tak więc nie chcę tego powtarzać. Nie, dziękuję. Przypadkiem tu weszłem, a teraz mecz z Koroną. Mieliśmy niby grać, ale przesymulujemy i dzisiaj nie będzie żadnego meczu. W całości ten odcinek poświęcimy na okno transferowe, ponieważ wykazaliście się niezłą aktywnością w komentarzach, co mnie bardzo cieszy w sumie. Jestem ogólnie zadowolony z faktu, że zawsze jak zbliża się okno transferowe, jesteście w komentarzach dość aktywni. I teraz zaraz będę czytał wasze propozycje, będę składał oferty, a my z Koroną symulujemy takim składem, jaki po prostu jest. Zobaczymy, co wyjdzie. Czy Korona wygra, czy Legia? Sprawdźmy. O, Yama już w drugiej minucie zdobywa bramkę dla Legii. I prowadzimy, ale Janota wyrównuje i jest 1 do 1. Malarczyk z Korony zostaje kontuzjowany, ale jest twardy, nie opuszcza boiska. I po pierwszej połowie 1 do 1. Czy któryś z zespołów rozstrzygnie to w drugiej połowie, czy też obydwa zdobędą po jednym punkcie? Klich! Jednak 68 minuta, Legia 2 do 1, 10 minut do końca tego spotkania. I koniec! Legia zwycięża, 2 do 1 z Koroną Kielce. I my idziemy w stronę okna transferowego. Grimaldo pokazał klasę. Okej, fajnie. Ale tak. Oferta transferowa od razu. Za Oyamę. Nie! O, do Romy. O! Czyli, że chyba zrobił dobre wrażenie na naszych przeciwnikach, ale nie. Oyama będzie nam potrzebny za rok, kiedy znowu będziemy próbowali podbić Ligę Mistrzów. Ale oczywiście jeszcze poszukamy różnych wzmocnień. Czterech zawodników kończą się kontrakty. Jagiełło, okej, przedłużymy z nimi wszystkimi te kontrakty. Czemu by nie, już tak sobie przelecę do 3000. Nie będzie sporadycznie gra. Chyba grał tam raz czy dwa. Tutaj 4 lata, Żurek. Aha, oczekujesz też wyższej sumy. Okej. Zmiennik niech będzie. I to chyba nie jest czterech zawodników. To jest więcej zawodników. No dobra. Tak więc dajmy wszystkim te kontrakty, Wawrzyniakowi też, dajmy mu tego ważnego zawodnika, ale tak go może sprzedamy. 2 lata, zmiennik, Skaba, okej, co jeszcze? Łukasik, Łukasik myślę, że będzie chciał podwyżkę, oczywiście, że Łukasik chce podwyżkę. Okej, podwyżkę mu dajemy, spisywał się chyba całkiem nieźle. 4 lata tutaj bez zmian, sporadycznie gra Mikita. Mikita chyba nie jest zły, tak mi się wydaje, wykorzystywaliśmy go kilka razy. Tutaj 2 lata. Bruś, broś, też go kiedyś wykorzystaliśmy na pewno. Telefon trzeba odłożyć, żeby mi tutaj tak nie buczało w głośnikach. Tak więc dobra. Trela. Tak, okno transferowe otwarte, a my teraz przejdźmy jeszcze na początek naszego zespołu, zajmiemy się naszymi tutaj zawodnikami. Legię poproszę. Raport dotyczący składu. Oczywiście Kuciak zostaje.
Leżyński też. Myślę, że wszyscy z podstawowego składu po prostu zostaną. Nie mam zamiaru ich zmieniać. Furman zostaje, Schloweren, ten pan. Dobra, niech na razie zostanie. Może kiedyś nauczę się wymowy jego nazwiska. Klich oczywiście, że zostaje. Hesse, tutaj nie ma o czym gadać. Za 8 milionów kupiliśmy go z Realu Madryt. On jest podstawą naszego zespołu też. Wadiszwili zostaje, niech będzie. Oyama też zostaje, oczywiście, to już mówiłem, już go chcieli kupić na samym początku. Mikita, jako że będziemy kupować nowych zawodników, może kupimy jakoś napastnika czy coś. Tak więc, chwilę, tutaj jeszcze patrzę na te komentarze, czy tutaj są jacyś napastnicy, myślę, że tak. Tak więc, spróbujmy wypożyczyć Mikitę. Łukasik zostaje, oczywiście, Żurek się rozwinął aż tyle, Żurka, dobra, on się rozwija, zostawiamy go. Albo na wypożyczenie krótkie można go dać. Kosecki zostają, teraz wrócił po kontuzji, się cieszyłem, pamiętam. Kucharczyk zostaje, Żyro. Żyro oczywiście też zostaje, Wawrzyniak. Sorry Wawrzyniak, on już tutaj spada mu to wszystko overall, jak widzicie, jest minus 1, 31 lat, po prostu trzeba go sprzedać. Guardado, to jest nasz super junior. Ma potencjał, by stać się wyjątkowym, dlatego go wypożyczymy. Wypożyczymy go na sezon, może tam się rozwinie, potrzebuje szans gry, u nas aż tak często chyba grał nie będzie. Ten niech zostanie, Jagiełło, wypożyczmy go na sezon. Aż tak często go nie używam, Cichockiego też nie używam, dlatego też go nie mogę go wypożyczyć. On już jest do wypożyczenia, okej. Tutaj Trela ostatnio przeszedł do nas. Się nie rozwija, spróbujemy go wypożyczyć na sezon też, mamy innego bramkarza jeszcze. Efir zostaje, on u nas nawet w miarę często chyba gra. Kontuzji nie ma, okej, Broś ma 29 lat, wątpię, żeby się sporo rozwinął, dlatego myślę, że możemy go spokojnie sprzedać. Paweł Buzała wykorzystujemy, ale jeśli zgłoszą się po niego chętni, naprawdę rozważę jego sprzedaż. Skaba, myślę, że Trela jest lepszy, dlatego Skabę można by sprzedać. Chyba, że jeszcze tutaj proponowaliście pewnie jakiegoś bramkarza, myślę. Okej, reszta już jest wypożyczona. Dlatego teraz czas na składanie ofert. Już 7 minut mi zajęło. Myślę, że ten odcinek będzie trwał z pół godziny. Ale dobra, w całości okno transferowe. Mam nadzieję, że was to nie nudzi. Ostatnio lubiliście oglądać transfery, więc szukamy zawodników. Pierwszy jest... Teodorczyk. Myślę, że... wydaje mi się w sumie, że jego już szukaliśmy kiedyś. Próbowaliśmy sprowadzić, a teraz mi się wpadł, gdzieś rozłączył. Dobra, szukajmy. Teodorczyk to jest napastnik. Tak myślałem, że napastnik proponowaliście. Patrzcie na jego tutaj statystyki. Myślę, że on może być dobry. 3 miliony kosztuje. Dlatego zaproponujmy kupno. Za te... 4 miliony, żeby nie było. A my mieliśmy 60 coś milionów. Czy mi się wydaje? 40 dałem, dobra. Już widzę, gdzie straciliśmy tą kasę. A, nie tak. Opanuj się, chudy, dobrze. Za 4 chcę go kupić. Nie chcę przesadzać. Okej, już mamy nasze 65 milionów. Już wiem, gdzie się podziało. Tak więc, Teodorczyk, oferta złożona. Myślę, że jego możemy nawet dobić transakcji. Vela, następny w kolejce. Muszę sobie iść po jakieś picie, bo jak tak będę gadał cały czas, ale który Vela? Który Vela? Carlos Vela? Czyżby, czy on nie jest za dobry? Sprawdźmy. Zaproponuj... ktoś mi już na Facebooku pisze, zapytam o niego. Ile on by kosztował, bo on może być naprawdę dobry. Nie wiem, o którego Vele chodzi naprawdę. To jak ktoś z Barcelony. Był Dani... Nie to. Też lepszy, dobry. Zapytam o niego. Bo tutaj coś było z Barcy B, ale to o innego zawodnika chodzi, chociaż w tym samym komentarzu, więc może o tych dwóch. Sprawdzimy. A teraz... tutaj Delifeu, czy jakoś tak, zaraz zobaczymy, jak to się pisze dokładnie, bo tutaj są poprawki w komentarzach.
I to się pisze deuleofeu. A się mówi delifeu chyba. Tak to jakoś jest. Czyli, że szukamy go. Będzie z barty B. Zapytajmy o niego. Prawy skrzydłowy, tutaj samych skrzydłowych mi proponujecie, widzę. Chwila, że następny komentarz. To był jeden komentarz, ci trzej zawodnicy, wszystko od jednej osoby. Okej, i teraz już kolejny komentarz. Santi Arias. Arias. Szukajmy Arias. Z PSV. Szukajmy go. Okej, Arias. PSV. Nie, on jest Santiago Arias. On jest nawet już na liście mojej życzeń, ponieważ kiedyś miałem na niego za mało pieniędzy. Tak więc powiemy kupno tego zawodnika. Za może 3 miliony? Nie będę przesadzał, może. Chociaż on może być dobry. Niech będzie za 3 miliony. Nie było opcji zapytać o niego. Tak więc muszę na oko składać ofertę. Dalej Origi. Origi, czyli objawienie Mundialu. Belg Origi. Chyba o niego chodzi. Sobota znowu tutaj widzę jest, ale najpierw sprawdźmy tego Origiego z Lille. 19-latek. O tak, możemy o niego jak najbardziej zapytać. Myślę, że może być dobry. Sobota. A, wypożycz Waldemara Sobotę. Spróbować go wypożyczyć. Okej, czemu by nie? Waldemar Sobota, zaproponuj wypożyczenie. Ile może być? Damy maksymalną premię za bramkę. Czemu by nie cały sezon? Przyszła opłata, jakby coś. Mogę za niego zapłacić w przyszłości. Nie 30, nie 30, nie 30. 3 miliony. Mogę za niego w przyszłości zapłacić maksymalnie. Zobaczymy, czy się zgodzą. Sobota. Następny jest Martinho. Rafael Martinho. Mary. Ty i my, jo. Tak? Marti. Nie, źle pisałem. Marty i my i o Martinho. Okej, muszę sobie zadzwonić po picie, bo już ciężko mi się mówi. Nie. My arty i my i o. Jeszcze raz. My arty i my i o. Jeśli ktoś źle pisze, to przepraszam, ale. Rafael Martinho, no. Zaraz piszę Raphael po prostu. Rapy. Hy, a. El, Rafael Martinho. I jest, Rafael Martinho. Martinho się pisze. Tutaj w komentarzu był błąd. Okej, czyli że zapytamy o niego. Zaproponuj angaż po wygaśnięciu kontraktu. Kontrakt mu się kończy za 5 miesięcy. Nie potrzebujemy od razu, tak spróbujemy. Spróbujemy. Takiej opcji nie korzystaliśmy często. Damy mu 8 tysięcy. Korzystną ofertę mu zaproponujemy. I damy mu ważny zawodnik. Złóż ofertę, zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie chciał do nas przejść z Werony. Niedługo kończy mu się kontrakt, więc powinien, może za 5 miesięcy będzie już nasz. Dalej, następny komentarz. Teodorczyk znowu. 74 ma podobno w tym momencie, czyli że nieźle. Czyli że może Władysławiego się pozbędziemy w takim razie. Teodorczyk do nas dołączy. Jeszcze. Tutaj załatwię wszystkie transfery, tak do połowy na transferach chcę wszystkich kupić, a jeśli będzie jeszcze jakaś taka potrzeba, to kogoś sprzedam pod koniec. Teodorczyk tutaj... Bakkali. Bakkali, okej, Bakkali. Chyba tak się pi... Rozwija się do 90, tak? Bakkali, tak piszecie. Mam taką nadzieję. Pytanie o niego. Bakali, dalej. W pół sezonu podobno się rozwija, czyli bardzo szybko do znaczy w pół sezonu do 81 się rozwija. Zobaczymy, czy tak będzie. Bakali nie interesuje się Ligą Polską, piszecie. I kosztuje ponad 20 milionów. No dobra. Zobaczymy. Zobaczymy. Trzeba mieć szczęście. Jeśli będziemy mieli szczęście, to go sprowadzimy. Jeśli nie, to nie. Dobra, tutaj następna propozycja jest to Johansson. Johansson. Johansson, szukajmy Johanssona. Nie ma Johanssona. Na pewno? Johansson. Jeszcze raz to wpiszę, żeby nie było. Johansson.
i Johanssona nie ma. Może inaczej się dopisze, ale nie wiem. Lewczuk, kolejna propozycja. Lewczuk, zobaczymy. Igor Lewczuk, ale nie, 29 lat. 29-latka ja raczej nie chcę, ale co tutaj dalej jest w tym komentarzu, jest Marcin Robak. Robak, sprawdźmy Robaka. Ile Robak ma lat? No bo Lewczuk by się nie rozwinął, tego nie chce, a Robak tym bardziej. W sumie 32 lata, nie. Podziękujemy, jest jeszcze dwie propozycje są w tym komentarzu, jest Benteke. Wątpię, żeby Benteke chciał do nas przejść, ale czemu by nie? Proponujecie to, złożę ofertę, składam ogólnie ofertę za wszystkich, kogo mi w komentarzach piszecie. Więc zaproponuję od razu kupno. To może być nasz najdroższy transfer za 23 miliony złożę za Benteke. Mam nadzieję, że się zgodzą. I zobaczymy, co dalej macie tutaj. Dla mnie Morata. Okej, okay, też złóżmy ofertę z Realu Madryt nadal. Morata czy gdzieś przeszedł? Tak, Real Madryt nadal. Zapytajmy o Moratę. I dalej. Toselli. Czy jakoś tak. Toselli. Po trzecim sezonie rozwija się do 83. Bramkarz to jest. To jest bramkarz. Zobaczmy. Christopher Toselli. Tak, idealnie o to chodzi. Więc zapytajmy o Toselliego. Okej. Okay. Teraz skończyłem na Toselli i ja idę sobie po butelkę wody. Zaraz będę. Okej, okay, już jestem i mogę gadać dalej. Następna propozycja to jest Paik Sao w tym sezonie miał Totsa. Więc sprawdźmy go, on może być dobry. Ale źle coś pisałem. Ze Śląska on jest, tak? Jak nie tak, Paik Sao. Czy tak się to pisze? Nie, raczej nie. Tak więc wyszukajmy może według ligi. Może nadal jest w Śląsku. Ekstraklasa, Śląsk, Wrocław, szukajmy. Paik Sao. A on nie był z Lecha? Czasami? Nie wiem. Jest, bo to jest taka literka jedna. Okej, okay, ale on ma 30 lat, to nie, to podziękuję za niego niestety. Aha, wyszłem z tego i rozłączyłem też z serwerami, widziałem, ale dobra. Tutaj kolejne. Bakali jest propozycja, to już mamy. Depay. Tu wyczyliśmy Depay. Depay. I Depay 20 lat. Okej, okay, zapytajmy o niego. Potem jest Mlapa. Mlapa. Fajne nazwisko. Mlapa, okej, okay. Penil Mlapa z Borussii. Ten Mönchengladbach, czy jak się to mówi. Pytanie o niego oczywiście, Mlapa. Kelvin, okej. Okay. Ale tutaj strasznie dużo tych propozycji jest w jednym komentarzu, ale dobra, zapytajmy o Kelvina, ale wszyscy młodzi. Czyli, że to mnie cieszy. Za Kelvina spróbujemy zaproponować 2 miliony? Nie 20, co ty chudy robisz? Tu są 2. Okej. Okay. Ważny zawodnik jest dla nich, zobaczymy czy na tyle się zgodzą, pewnie nie, jak nie to mnie wyśmieją, będę próbował raz jeszcze. Dalej jest Villava, okej. Okay. Nie, to inaczej się pisze. Villalva. Jeszcze raz, Villalva. Pierwszy raz źle wymawiałem, okej, okay, jest Villalva. Czy bym już nie mógł pytać o zawodników? Czy muszę wszystkim ofertę składać? No i tego to za milion może, bo on małą pensję dostaje tutaj. Zobaczymy. Okej, okay, dalej. Dalej jest Zouma. Strasznie dużo tych propozycji dla mnie mieliście w tym oknie transferowym, ale Zouma, który Zouma? Jest dwóch Zouma. Spróbuję obydwóch. Czemu by nie? Dużą pensję dostaję? Taką sobie, 2 miliony. 2 miliony za Zoumę. I
Jeszcze drugi Zouma. Czy oni wyglądają tak samo czasem? Nie, podobnie są tylko troszkę. Tylko troszkę. Zaproponuję kupno. Ten dostaje mniejszą pensję, dlatego proponuję milion. I co jeszcze dalej? Okore jakiś. Okore. 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 Okej. Tutaj bardzo fajne propozycje, sami młodzi w tym jednym komentarzu, więc myślę, że też rozwojowi są. Bo jeśli nie, to będzie kiepsko. On dużą pensję dostaje, ło, on dostaje już większą, 3 miliony. 50 tysięcy aż dostaje pensję, czyli że musi być dobry. Tak mi się wydaje. Dalej, to była dopiero jedna linijka komentarzu, ale są linijek raz, dwa, trzy, cztery, pięć jest, ale nie wszystko to są same propozycje, tylko dwie linijki to są propozycje, chyba. Dalej to jest show, Luke Shaw. Jeśli oglądaliście ostatni odcinek kariery bramkarza, tam o nim mówiłem, że Arsenal go kupił. Nie, ktoś go tam kupił, Manchester United chyba go kupił. Luka Shawa. Tak więc jest Luke Shaw, nastolatek, on jest raczej dobry. I pensję dostaje taką, ale za Shawa zaproponuję aż 5 milionów. Czemu by nie? Czemu by nie? I Ake z Chelsea. Tak, sobie grałem ostatnią karierę, Ake. Znaczy karierę taką Real Madryt chyba to była kariera, bo ja kilka karier sobie tak gram prywatnie. I właśnie Ake kupiłem. Tak wczoraj grałem, wczoraj. I Ake kupiłem i on jest naprawdę niezły, super się spytuje, teraz zrobiłem go kapitanem, tylko że tam mam rok 2021. Ale znajdźmy tego Ake. Nie, to trzeba znaleźć tego według Chelsea. No dobra. Też go kupiłem z Chelsea w 2021, czyli że on nigdzie nie ma zamiaru chyba odchodzić. Sorry, że się teraz tak plątam w ogóle. Szukajmy Ake. Chyba, że on jest gdzieś na wypożyczeniu w tym momencie. To wtedy będzie problem. Ale on jest dobry, no jego naprawdę mógłbym sprowadzić. Mi się podobał, ale to dopiero za kilka lat. Chociaż może teraz też będzie dobry. No nie, Ake tutaj w Chelsea nie widzę, chyba że oczywiście ma taką jedną dziwną literkę, dlatego ciężko mi go było by wpisywać. Tak więc, no dobra. Tak więc po prostu wyszukajmy może Ake. Może się uda. Ale nie ma Ake, może przez dwa K? Nie wiem. Ale zobaczymy. Ake. No nie widzę Ake żadnego w tym momencie. No nie, czyli że go nie kupimy, a chciałbym też bardzo. Szkoda, że ta jedna taka literka jest, nie wiem jak ją wpisać. Okej, to się chyba wklejać niczego nie da. Tak więc Ake raczej nie dostaniemy. Jeszcze przelecę do końca. Ale ja go nie widzę. Kaka. Ale, o jest ten kaka też. Tak więc dobra. No nie widzę. Ake, szkoda. Ale coś tu jeszcze jest. Zaha. Zaha z Manchesteru United. Mam nadzieję, że jednej dziwnej literki on nie ma. Jest Zaha. Okej, zaproponujmy kupno Manchesterowi. On dostaje niezłą pensję, dlatego 5 milionów. Czyli, że musi być dobry. Kolejny prawy skrzydłowy. Dużo prawych skrzydłowych mi zaproponowaliście. Myślę, że ten jest na razie z nich wszystkich najlepszy. Chociaż może mi się mylę. Kolasinić. Kolasinić. Z Schalke. Kolasinić. Nie ma go. On musi mieć jakąś jedną literkę, ale żeby nie było, że coś źle pisałem, jeszcze raz sobie dokładnie przepiszę. Kolasini. Może bez tego ci wpiszę, bo to ci może być jakieś takie dziwne. Z tego, co mi się wydaje. Nie ma. Może sy jest jakieś dziwne. Dobra, nie chcę mi się już szukać. O, dobra, wyszukam Schalke. Bundesliga. Bundesliga. Gdzie ta Bundesliga jest? Jest Bundesliga. Schalke będzie gdzieś w tą stronę. Jest Schalke 04. Szukajmy. Jak on się nazywał? Kola coś tam. Kola Sianić. Kola, chyba o tego chodzi, mi się wydaje. On tutaj był napisany w komentarzu. Lewy obrońca. Zaproponujmy kupno, jaką on pensję ma w tym momencie. Za 3 miliony. Niech będzie. Dobra. I jeszcze tyle. Właśnie tutaj jest dopisek, że to są młode talenty. Tak, mogę sprzedać potem dwa razy drożej albo trzy razy drożej, jak się rozwiną po sezonie. Tak więc dobra. A nie, tutaj przecież to nie koniec. Tu są jeszcze inne propozycje, inne komentarze.
Jak się... No i... Ach, i... Okej. Z Arsenalu podobno. Młody Japończyk. Bardzo szybko. I wykorzystuje wszystko sam na sam. A, bardzo szybki. Okej. Sprawdźmy. Młodego Myja coś tam z Arsenalu. Jest, Miyahi, to o niego raczej chodzi. Widzę, że Japończyk po zdjęciu. Dlatego zaproponujmy kupno, jaką ma tutaj pensję. Dobra, 5 milionów za niego. Może się zgodzą. No ale same pytania są. Potem będziemy składać takie konkretne oferty w sumie. Dobra, dalej. Kup Stewart z Tottenhamu. Z samych dobrych klubów mi tutaj proponujecie. Stewart, okej. Zobaczymy, co ze Stewardem wyjdzie. Stewart z Tottenhamu. Szukamy z Tottenhamu, tutaj są z innych klubów. Jest z Tottenhamu. Kevin Stewart, okej. Jaką ma pensję? Małą ma pensję, dlatego może milion tylko. Zobaczymy. Kup bramkarza, zmiennika Ondora z Barcy B. Ondora. Jakoś tak. Rozwija się do 80 i ma 17-18 lat, tak? Chyba to o to chodzi. Źle, ale zaraz. Jak on ma na imię? Fabrice? Fabrice? Nie. Dobra, wyszukajmy Liga Adelante. Czy jakim tam? Barca B. Jak se Barcelona B, szukajmy. Jak on się nazywał? Z komentarz Ondoa. Jakoś tak. Ondoa jest. Czemu nie była go wpisałem? Może coś źle wpisałem, ale dobra. Jest bramkarz, zaproponujmy kupno. Małą pensję ma, dlatego milion za niego. Może się zgodzą, może nie. Przesuńmy sobie komentarze dalej. Tutaj jest na LO kup Lukasz Szoła, to już złożyłem ofertę. Do tej oferty daj im Wawrzyniaka. O, tego nie dałem. O, w sumie Wawrzyniaka może uda mi się sprzedać, a jak nie, to jak się nie zgodzą wtedy za Szołocha, no to wtedy dołożę Wawrzyniaka może. Benteke już mamy. Patryka Małeckiego. Aj, wyszłam znowu z tego. Małecki. Nie o to mi chodziło. Małecki. Nie. Tak. Nie, a tu nie można robić ły. Dlatego będzie ciężko, dlatego go wyszukamy według Liga Polska, czyli Ekstraklasa. I on jest z czego? Małecki jest? Teodorczyk znowu. Okej, nie pisze z jakiego klubu on jest, ale jak pisze Ekstraklasa i po prostu MA, szkoda, że ły nie mogę robić, to może go znajdę. Małecki. Nie, Małecki jest, Patryk Małecki, 26 lat. Okej, można spróbować jakoś Polaka sprowadzić. Za milion co najwyżej mogę za niego dać. Ale 400 tysięcy warty, za dużo dałem. Ups, nie zauważyłem, że jego wartość tutaj pisze. Ups, okej. Jeszcze tutaj już ostatnie w sumie propozycje. Jeszcze dwa komentarze zostały z tego co widzę. Tak więc już kończymy 28 minut, zajęło mi samo wysyłanie pytań. Lea, byjat, labiat, a tutaj jest znowu Teodorczyk, propozycja labiat, to jakoś tak, labiat, okej, młody, fajnie, zaproponuj kupno, za 2 miliony. I jeszcze Kamiński z Lecha Poznań, Kamiński, sprawdźmy, środkowobrońca, Kami, po prostu, bo nie mogę zrobić. I czy będzie Kamiński? Jest, ale on miał być Esio, tak? Komorowskiego Esio, ale kup Kamińskiego z Lecha Poznań. Który jest z Lecha Poznań? Żaden nie jest z Lecha Poznań. Tak więc teraz który? Bo wiem, że piszecie, że Komorowski Esio, chyba że o dwóch Esio chodzi. Czyli że o Marcina Kamińskiego chodzi. Może. Nie wiem. Sprawdźmy tego Esio. Zaproponuj kupno. Po prostu. I ile on jest warty? On jest warty milion. Tak więc damy 1 300 000. 1 100 000 był warty Marcin Kamiński, może jeszcze innego Tomasz Kamiński.
Krzysztof Kamiński, może tego, może bramkarza. Forma zła, to nie, idź sobie. Dawid Kamiński jeszcze tutaj. Tak, on tutaj 19 lat, napastnik. Takie sobie statystyki, nie interesuje mnie jednak. I wyszukam jeszcze tego ostatniego, Komorowskiego. Komorowski. Teraz kupujemy prezydenta. Okej. Strasznie długi odcinek, ale nie, on ma 30 lat, to nie, za niego też podziękujemy. Tak więc wreszcie przejdźmy dalej i zobaczmy, jakie odpowiedzi dostaniemy. Okej. Oferta transferowa za Kuciaka. Nie, Kuciaka sprzedawać na razie nie chcę. 2 miliony mi za niego dawali. Znowu oferta za Kuciaka. Tym razem 2300 dają, też mnie nie interesuje, sorry, nie chcę go sprzedawać. Czemu mi przychodzi tam? Napoli, twoje zapytanie, Vela. Dołączył niedawno, niedawno dołączył, niestety, nie kupimy go. 10,5 miliona. Okej, niech będzie. Okej. Mamy trochę kasy, można się zabawić. Origi. 925 tysięcy, nie jest drogi. Okej, kupujemy. Może się spisze, może się dobrze rozwinie, zobaczymy. Bakali. 18,5 miliona. Zobaczymy w ogóle jeszcze, z kim dogadamy kontrakty, bo nie każdy może chcieć przejść do Legii. To i tą myszkę muszę zabrać, żeby mi nie przychodziło ciągle na to. Morata 7 milionów. Okej, pyta. Znaczy, złóżmy ofertę. Depay 2,5 miliona. Okej, nie jest taki drogi. I co jeszcze tutaj? Coś jeszcze? Chyba nic już. Możemy dalej symulować. Nie dostaliśmy żadnych ofert wypożyczenia za naszych zawodników. Okej, symulujemy dalej. Nie to, złóż ofertę, 2 miliony za niego, lewy skrzydłowy tym razem. Zobaczmy w ogóle, jakie overalla oni będą mieli, jak nie, to będziemy ich zaraz sprzedawać albo wypożyczać. To Selly, 2200, złóż ofertę. Zobaczymy, to jest ten, który się rozwija do 80 coś chyba, tak? Borussia Mlapa, 6 milionów, aż, no to jak 6 milionów za niego płacę, to on może być niezły. I to chyba tyle tutaj. Czy możemy pomówić o wynagrodzeniu? Teraz się zachciało... Dobra. Jodłowiec. Wszyscy przedłużyli te kontrakty? Chyba nie. Czemu nie? Czemu nie przedłużyli? 4 lata, 3 tysiące, no. Przedłuż to. Sporadycznie gra. No okej, dam ci zmiennik. Może być. 4 lata. 8 tysięcy. Będziesz zmiennikiem nadal. W trakcie negocjacji Mikita. Mikita 4 lata, 3 tysiące, zmiennik. Może na to się zgodzi. Zobaczymy. A właśnie Jagiełło, co on chciał? A, to on chciał podwyżkę, tak? No teraz nie mogę się nic zrobić. Dobra, tak więc dalej. 5 już wiadomości mamy. Oferta transferowa za Kuciaka. Znowu z Romy. Roma tutaj widzę, że jak z nami grali, to zobaczyli, jak nasi zawodnicy świetnie grają, teraz chcą nam wszystkich wykupić, ale nie zgadzamy się na to. Martinho, nie możemy przyjąć powód, podoba mi się ten kraj. Ja już komuś złożyłem kontrakt? Nie chcesz przyjąć, a jak zaproponuję ci 17 tysięcy, 20% premii, 3-letni kontrakt i kluczowy zawodnik. Czy ty na to pójdziesz, Martinho? Zobaczymy. Aston Villa, nie do przyjęcia, 32 miliony chcą za Bentekę. Dam wam 30. Więcej nie mogę. No, połowa mojej kwoty za samego Bentekę. Wątpię, żebym chciał w ogóle do nas przejść, więc mogę za niego składać duże oferty. Kelvin. Zaraz, co? FC Porto, w ramach której Kelvin ma, nie możemy wyznać, ponieważ jest zbyt niska. Kelvin. Szukamy Kelvina. Kelvin. Przedstaw nową ofertę. Ile pierw oferowałem? 2 miliony. Teraz dam 5 milionów. Niech wam będzie za Kelvina 5. Okej. Kogo jeszcze tu rzuciliście? Oferta nie do przyjęcia. 1000. Jakbym dał 1 500 000 za tego. Okej. Możemy spróbować. Jak go polecacie, to zaufam wam i mam nadzieję, że jest dobry. Oferta transferu przyjęta od razu. Patrzcie. Za milion. 4 lata. Sporadycznie gra, niech będzie. A jak sporadycznie gra, to mu podwyższę o 1000 może pensję, czemu by nie. A mam mały budżet na pensję w ogóle. Będzie trzeba to zmienić. Oferta transferu odrzucona.
Warunki bo jasne, jest zbyt niska. Za kogo to jest? Okore. Doris Okore. Okore, okej, przedstaw nową. Ile ja za niego dawałem? 3, dam 5. Niech będzie. Jak daję poniżej 5, to potem podskakuję do 5. Jak za 5 się nie zgodzą, to nie wiem co robić. Oferta transferu przyjęta za 5 milionów Luke Shaw. Tak jest, 4 lata. To jest ważnym zawodnikiem. Mam nadzieję, że u nas też będzie ważny. Damy mu ważny, żeby nie było. Najwyżej go wypożyczymy. Arsenal przyjął tutaj dla tego Japończyka swojego. On 50 tysięcy zarobić. Ja sobie muszę tutaj budżet zmienić. Chwila. Gdzie jest ten, gdzie to się robiło? Budżet, biuro, fundusze. Nie. O, mogę poprosić o fundusze jeszcze. Czemu by nie? Mogę poprosić o 11 milionów? Dobra, niech będzie, że tyle. Wyślij ofertę. Zobaczymy, czy się uda. Oferty pracy, gdzie to było? To, chyba to jest to. Tak, w ogóle mamy mały budżet na pensję. Sobie tak dam te 120 tysięcy na pensję. I zobaczymy, jak tam nasz Japończyk, tak? To było gdzieś tu, Arsenal przyjęta, okej. Okay. Nasz Japończyk, 4 lata. Zmiennik, niech będzie. Czemu by nie? Może się zgodzi, chociaż pewnie będzie chciał odgrywać większą rolę w tym klubie. Milion, tutaj przyjęta oferta. 4 lata. Sporadycznie gra, podwyższymy mu tutaj rolę w klubie. Zobaczymy co dalej. Barcelona B, przyjęta oferta za bramkarza tego. 4 lata, tutaj jest zmiennikiem, u nas też niech będzie zmiennikiem. Dlatego damy mu 1000 wyższą pensję. Może, żeby się zgodził. Mam nadzieję, że ma spory overall w tym momencie. Sporting. Cena jest zbyt niska za kogo? Labiat, gdzie on jest tutaj? Przedstaw nową. Czyli, że damy 5. I to jest taka nasza ostateczna oferta. Okej. Ktoś jeszcze tutaj nam coś? Verona, nie do przyjęcia. 200 jakbym dał za niego, tak? Okej, dam 200. Czemu by nie? Za środkowego. O, ma 71 overallu. Okej, może być. Oferta odrzucona. Miał być do pewnego klubu. Jest dla nas zbyt cenny, tak? Ale Arias, tak? Dlatego zaraz złożymy za niego wyższą ofertę. Damy za niego 5 milionów, oczywiście. Nie zobaczymy, czy się zgodzą. Jeśli jeszcze raz powiedzą, że jest dla nich zbyt cenny, to dam sobie spokój. Skaba. A, że ten, że kontrakty poprzyjmowali, tak? Aha, okej. W sprawie nowego kontraktu. Musiałem do końca zmienić klub. A, ty w ogóle. I tak cię chyba sprzedać chciałem, czy wyłożyć, czy coś tam. Dobra, kolejne oferty. Oferta transferowa za Kuciaka. Nie. 6,5 miliona już nam oferują za niego. No, warty Kuciak, warty, ale... Nie, to nie był Kuciak, to Oyama jednak. Aha, za Oyamę tutaj proponowali, za Kuciaka 2300. Okej, Oyamy nie oddamy. Kto to jest? To jest wypożyczenie na sezon Cichockiego. Okej, wypożyczamy go. Będzie przynajmniej kasa na pensję. Zawodnik wypożyczony, oferta transferu odrzucona. Dla nas zbyt cenny Teodorczyk, tak? Tu jest Teodorczyk. Przedstaw nową ofertę. Za Teodorczyka dam 5 milionów. O milion podwyższam moją ofertę. Już tutaj 38 minut trwa to nagranie. Troszkę za długo. Myślę, że całego okna transferu nie zagramy. Podzielimy to na dwie części jakoś. Oferta odrzucona jest dla nas wart więcej. Za kogo? Zouma. Zouma. Tu jest Zouma. Mogłoby mnie od razu przenosić do tej oferty. Zouma. No dobra, dam wam 5 milionów. Niech będzie za tego Zoumę. Co dalej dla mnie macie? Przyjął ktoś może? Jest, Schalke przyjął. Oferta nie do przyjęcia, 4300. Za kogo? Ten Kolasinić. Okej, 4300 dajemy. Tutaj już powinni się zgodzić wtedy. Oferta transferu przyjęta Wisły Kraków za Małeckiego. Ile on lat chce? 3 lata. Tutaj był kluczowym zawodnikiem. Nie wiem, ile on ma overall. Dam mu zmiennika i po prostu 7000 pensji. Może się zgodzić, zobaczymy. I co dalej? Oferta transferu przyjęta. Madryt przyjął za Moratę. Morata myślę, że overallu trochę będzie miał jednak. 4 lata. Kluczowy niech dla nas będzie, kluczowy. Dla takich zawodników z takich klubów trzeba dawać kluczowego. PSV.
Oferta transferu przyjęta. Ok. Za Depaya. 4 lata. Kluczowy niech będzie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że masz dużo overall Depay. Błagam cię, miej dużo. Propozycja wypożyczenia z opcją wykupu. Nie możemy się zgodzić. Przeszedł do pańskiego klubu na wypożyczenie w jakimś czasie. Sobota nie zostanie wypożyczony. Niestety. Mogę go kupić jedynie, tak? Czemu 3 miliony mi od razu skoczyło? Dobra, mogę spróbować złożyć za niego ofertę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Prośba o dodatkowe fundusze. No, ale jesteście. Pana jest zbyt... Mogliście dać chociaż trochę mniej. Chociaż trochę, no. Oferta transferowa za Oyamę, nie? Odrzucamy. Valencia chce go kupić, wow. Ale nie, Oyama nasz nie jest na sprzedaż. Oferta nie do przyjęcia, Manchester United. 16 milionów chcą za kogo? Za Zachę, tak? No dobra. Dam 15. Mam nadzieję, że się zgodzą. Więcej nie mogę. Lille przyjęta za Origiego. Okej, okay, Origi 4 lata. Będzie dla nas ważny zawodnik. Zmiennik. Może podwyższymy ci rolę i damy 1000 podwyżki. Mam nadzieję, że się zgodzisz. Transferu przyjęta. 2200 za tego gościa. Mam 3 lata. Kluczowy zawodnik jest tutaj. Dam ci tyle pensji i będziesz dla nas ważny zawodnik. Mam nadzieję, że się zgodzisz. Ale on ma się dobrze rozwijać podobno. To wtedy Kuciaka sprzedamy, jak go chcą bardzo. Lapa, 6 milionów. Znaczy jeszcze pod koniec tego okna transferowego będziemy sprzedawać, jeśli kogoś lepszego nam się kupić. A jak nie, to tych, co teraz kupiliśmy, będziemy sprzedawać najwyżej, jeśli będą za słabi. 4 lata, to jest kluczowy. Dobra, nie będzie kluczowym Lapa. Czemu by nie? Z Niemiec zawodnik, tutaj oferta kontraktu przyjęta. Aha, to za tego, co mu promowałem przedłużenie. Zostaje w klubie. Okej, okay, Żurek jednak zostaje, niech będzie, ale i tak go wypożyczymy, czy sprzedamy, czy coś. Oferta transferowa za Hesse Rodrigueza. Nie, 9 milionów nam oferuje Monaco. Nie, Hesse nie jest na sprzedaż, Hesse jest dobry. Zbyt dobry, żeby go sprzedać. Oferta przyszłego kontraktu. Mówić kontraktu. 3 lata. Ten, co mu proponowaliśmy, chyba przyszły kontrakt, tak czy nie? Nie wiem. O, Ondoa też przystał. No dobra, zaakceptujmy go. Zaraz zobaczymy, ile oni mają overallu tak naprawdę. Bo boję się, że to może być słabe. Oferta transferu przyjęta Benteke. Okej, okay, znowu proszę, przechodzimy tutaj i sobie robimy większy budżet na pensję. Przybył nowy zawodnik. Kto przybył? Ondoa. Okej, okay. Aston Villa tutaj Benteke dla nas jest ważny. Dał mu tysiaka podwyżki. Kluczowy zawodnik. I okej. Okay. Zobaczmy, czy Benteke przejdzie do Legii. To będzie historyczny transfer w Warszawy. Kelvin, 5 milionów oferta przyjęta. Okej, okay. Ważny zawodnik. Niech będzie lat 4. Zobaczmy, czy się zgodzi. Już tyle minut trwa ten odcinek. River Plate. Okej, okay, 4 lata, zmiennik, niech będzie, dałem mu tysiak podwyżki za to, że jest zmiennikiem. Villalba, to jest tak. Proponowany kolejny został wrzucony, powód chciałbym odgrywać większą rolę. Okej. Okay. Chciałbyś, dałem mu ważnego, czy zmiennika mu dałem u nas? Nie wiem, nie pamiętam, 4 lata. Dałem mu ważnego, niech będzie. Nie pamiętam, co mu ostatnio dałem. Najwyżej odpowie raz jeszcze to samo. Dziękuję za... Oczekuję lepszych warunków. Kim ty jesteś? Stewart. Lepszych warunków oczekujesz? Tak więc 500 ci wystarczy może? 4 lata i ważny zawodnik? To ci wystarczy? Może raz na jakiś czas będziesz grał. Zobaczymy. Fabrice Ondoa. Proponowany kontrakt został przyjęty. Aha, jego już zaakceptowaliśmy. Oferta transferu przyjęta. 10,5 za tego prawego skrzydłowego. 4 lata, dobra, niech będzie kluczowy. Skoro w Barcelonie B jest kluczowy, to u nas też niech będzie kluczowy. PSV oferta transferu przyjęta za Bakaliego. Okej, okay, 4 lata, kluczowy. Jego bardzo polecaliście. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oferta nie do przyjęcia PSV. 6 milionów miałem zaoferować za Ariasa, tak? Okej, okay, niech będzie. Tak. Jeszcze to nie jest kontrakt, więc okej. Okay. Oferta kontraktu przyjęta przez Jagiełło i to tyle.
Ile dni okna? Zrobiliśmy 7 dni okna transferowego dopiero i zajęło nam to 45 minut. Tak więc myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Odcinek całości poświęcony praktycznie na okno transferowe. Widzieliście tylko symulację dwóch meczów właściwie, jednego z Romą, którego być nie powinno. No dobra. W takim razie dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie piszcie już propozycji, kogo mógłbym kupić, bo tych ofert naprawdę dużo już poskładałem. Będziemy się dalej tym zajmować po prostu w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.